Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę Wam, gdzie dochodzę najdalej na każdej ze swoich postaci w Hellevatorze. Oczywiście mowa tutaj o postaciach, na których gram dzień w dzień, czyli jest to oczywiście wojownik, mag, zabójca, druid oraz łowca demonów. Codziennie klikam ten Hellevator, oczywiście codziennie się też cofamy o 20 pięter, więc dzisiaj te 20 pięter około oczywiście przeklikam ponownie i pokażę Wam, gdzie tutaj jesteśmy. No już ja nagrałem to w ogóle w środę, wy to dostaniecie pewnie albo w czwartek, albo w piątek, bo kilka mamy odcinków, chcę nagrać na zapas sobie, no ale pokażę Wam mniej więcej, gdzie tutaj jako gildia dochodzimy, jak to wygląda, no i gdzie właśnie te moje postacie dochodzą maksymalnie, żebyście to sobie mogli mniej więcej porównać, bo myślę, że to również będzie dla Was ciekawe. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Dziękuję ślicznie za ostatnio bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo wyświetleń pod filmami, jest mi niezmiernie miło, że oglądacie po prostu, no i wiadomo, że to się niebawem skończy, bo skończy się hype związany z nowym serwerem i z nową funkcją, że tak powiem, w sensie to nie jest nowa funkcja, to jest taki event tymczasowy, no ale mimo wszystko i tak Wam pięknie dziękuję, bo dużo ostatnio tego wszystkiego wpada, więc zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, piszcie komentarze, jak uważacie, gdzie tutaj na poszczególnej klasie dojdę, na przykład gdzie jestem i tak dalej, no i możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie, no i tak jak mówię, pokazuję Wam, nie robiłem tego co miałem, czyli tam na przykład z każdej postaci nagrać osobny odcinek i pokazać Wam, gdzie doszedłem, bo nie chciałem, żeby gildia przez to, że ja sobie chcę tam nagrać jakiś film, zrobić content, cierpiała, więc codziennie tutaj sumiennie, regularnie to klikałem. Zaczynając od pierwszego dnia, kończąc na dniu na przykład dzisiejszym. No i tak jak mówię, jak tu wyglądamy, jeżeli chodzi na przykład o W40. No gildynie jesteśmy top 3, więc w sumie tak jak w rankingu, także tutaj dużego zaskoczenia nie ma. Osobiście jestem zadowolony, no co prawda ramka będzie raczej, jeżeli tutaj no, oczywiście nie spadniemy, bo różnicy aż tak dużej nie ma między 3 a 4, no ale wydaje mi się, że nie. Ramka oczywiście będzie brązowa, więc no za bardzo nie jestem z tego powodu zadowolony. Słabo tutaj będzie fitowała, no ale trudno, no ale mimo wszystko tak jak mówię, no grunt, że dostaniemy te same nagrody, co tutaj gildia top 1 i top 2. Jeżeli chodzi o piekielne żetony twojej gildii, no to jak widzicie jesteśmy na drugim miejscu, tak to generalnie wygląda, no widzimy, że niektórzy tutaj nawet tego nie klikają za darmo, to jest bardzo osobiście dla mnie irytujące. Nie mówię tutaj tylko o tej gildii, w każdej się przynajmniej jedna taka osoba trafia, która nawet nie klika tego za darmo. Ja naprawdę nie mówię, żeby to klikać za grzyby, żeby na to wydać chociaż jednego grzyba, no ale nie dość, że mieliście na start te 40 klucz kart, które, no tu ja mam akurat 15, bo wiadomo wykorzystuję codziennie, no ale mieliście z tego mojego kodu, ja na każdą gildię wysyłałem ten mój kod, żeby każdy sobie na pewno mógł użyć go. Oprócz tego oczywiście co chwilę Wam się te klucze karty regenerują, nie musicie wchodzić, no w sumie co chwilę, co pół godziny, nie musicie wchodzić co pół godziny, tylko możecie tam co jakiś czas, aż już będziecie mieli fulla i naprawdę to wykorzystywać i te żetony, no wiadomo, tutaj niektórzy to naprawdę praktycznie nic nie przeklikali, więc no akurat słabiutko, aha, tu nam jeszcze dojdzie 30 tysięcy żetonów, ale to dopiero za niecałe 10 godzin, no to gida akurat. No ale mówię, niektórzy to totalnie olewają, niektórzy nawet za darmo tego nie robią, już tak jak mówię, są fajne za to nagrody, jest dużo jedzonek, są grzybki, jak klikacie za darmo, no naprawdę masa fajnych rzeczy, a nie robić tego to moim zdaniem głupota, no ale tak jak mówię, to akurat w każdej gildii się przynajmniej ktoś taki jeden trafia, no ale trudno, jest jak jest. Dobra, lecimy dalej, pokazuję Wam teraz, gdzie dochodzimy. Ja tak jak mówię, to co Wam mówiłem w filmie z Berserka, bo na Berserku też tam zrobiłem ten właśnie taki 500 level Berserk versus Hellevator, tam możecie sobie obejrzeć, tam wydawałem naprawdę dużo grzybów, żeby dojść jak najdalej, natomiast jeżeli chodzi o te postacie, na które gram na co dzień, nie przeklikuję tutaj jakoś na hama, jak widzę, że już jest opór, że już generalnie to nie idzie, to po prostu olewam to, dlatego że mija się z celem wydawanie na to jakoś bardzo dużo grzybów, żeby tam jednego więcej przeciwnika pokonać, żeby te 300 powiedzmy tokenów dodatkowych zebrać, no niestety wygląda to tak jak wygląda, że po prostu nie ma sensu, także ja tutaj też jakoś dużo grzybów nie będę wydawał, no ale około te 20 pięter wydaje mi się, że na, jeszcze możemy tu oczywiście przeklikać, chyba zaczynałem na 280, teraz mamy 291, także no to jest taki max, nie? To jest taki max tej postaci, na przykład wojownika, to
jest właśnie około 300 poziom. Więc no tak nieźle, nie? Powiedzmy 3 piąte zrobione tego Elevatora, można by powiedzieć. No i właśnie tak to wygląda, że dochodzę do tego około 300 poziomu. Codziennie spadam o te 20 poziomów i codziennie je po prostu odnawiam. I tak to generalnie tutaj, jeżeli chodzi o ten Elevator wygląda. No przypominam, że jesteśmy tu akurat wojownikiem, więc wcale to nie idzie tak gładko, jak mogłoby iść. Teraz jesteśmy na jakimś magu, 111 tysięcy inteligencji, on nam co prawda daje samego golda, ale chyba go jeszcze jesteśmy w stanie przeklikać, jeszcze tutaj zrobimy co nieco. No ale właśnie wojownikiem wcale to nie jest takie proste, chociaż mimo tego, że na przykład gramy, nie wiem, berserkiem, jeżeli już oglądaliście odcinek z berserka, to wiecie, że wcale to nie daje jakiejś tam ogromnej przewagi w tym Elevatorze, więc to akurat jest dość fajnie zbalansowane. No ale wiadomo, że mimo wszystko jednak tam jakimś zwiadowcą, berserkiem czy chociażby magiem na magów zrobimy troszkę więcej tych pokoi niż właśnie takim wojownikiem. No ale dobra, nieistotne. Zobaczmy, jak tutaj tym wojownikiem sobie dojdziemy, gdzie i tak dalej, bo to akurat, no wiadomo, tak jak mówiłem, około 300, ale czy tego maga jesteśmy w stanie pokonać? No już trochę tu grzybów na niego wydałem, on mi daje co prawda samego golda, więc no tak średnio mi się to widzi, ale powiedzmy jeszcze z 50 grzybków na niego wydam, może się uda, jak tak to super, jak nie to po prostu olewamy. No i właśnie kolejny przykład tego, że na magu się tutaj blokujemy, więc to akurat nie jest jakimś zaskoczeniem. No ale ci magowie faktycznie są dość mocni, no ale w lochach w sumie też takich normalnych, jak jesteśmy właśnie jakimś wojownikiem czy coś, to często na tych magach mimo wszystko się blokujemy, więc tak to wygląda. Dobra, nie chcę tu tak jak mówię wydać jakoś nie wiadomo ile grzybów i tak nam dają tylko samego golda. No teraz skoczyliśmy na top 1, ale Nemezis chyba jeszcze dzisiaj nie klikał. Ja to też przeważnie klikam już po awce, po wszystkim na sam koniec dnia, no ale że dzisiaj nagrywam, to robię wyjątek. No ale dobra, tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o wojownika. Lecimy dalej, teraz jesteśmy na naszym magusiu. Na magusiu już niestety nie jest tak kolorowo, dlatego że póki co nie mamy nawet top 3 i wydaje mi się, że do tego top 3 nawet tutaj nie zdobędziemy, no bo jednak przewaga jest spora, tutaj Dead Wally raczej tego top 3 wydaje mi się, że nie odda, więc niestety dostajemy słabsze nagrody. Jak to tu w ogóle wygląda? No dostaniemy mniej kryształu, troszkę mniej metalu, no i golda tyle samo, no i Gryberyla w sumie też, no do tego kryształu, no ale to tam idzie odrobić na evencie Kowala akurat, więc tu nie ma tragedii. No ale byliśmy top 3, top 5 dość długo, więc no tutaj widzicie, różnica jest bardzo znikoma, no ale liczę, że chociaż na tym top 4 uda nam się utrzymać. Także no, jeżeli o to chodzi, to nie ma tragedii, tak szczerze, w sensie no wiadomo, to jest to W50, więc tutaj no naprawdę ciężko, te gildie wszystkie są bardzo aktywne, no my tu jesteśmy na czwartej pozycji, więc w sumie ranking też mniej więcej oddaje to, jak to wygląda, no ale tutaj zobaczcie, ile tych gildii ma po te 1 500 000 punktów, nie? No serwer jest okropnie aktywny póki co, więc ciężko tutaj cokolwiek jeszcze ogarnąć, no ale w tym momencie tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o piekielne żetony twojej gildii, to tu akurat muszę pochwalić, to w sumie jest wyjątek, że praktycznie wszyscy mają tą ilość tych monet naprawdę fajną. I te osoby, które robią za darmo, i te osoby, które klikają, no w miarę to widzicie zbalansowane, że tak powiem, jako gildia, w miarę to jakoś fajnie nam idzie, więc tu muszę pochwalić, że nie ma takiej osoby, która to totalnie olewa, totalnie tego nie robi, więc tu akurat git. No i może to top 4 chociaż uda nam się utrzymać do końca eventu. No i okej, okay, jak to wygląda u nas? W tym momencie byliśmy na 201 pomieszczeniu, czyli do około 220 wydaje mi się, że powinniśmy tym magusiem dojść. No magus jest akurat dopiero w fazie rozwoju, on tak naprawdę, no wiadomo, jeszcze tutaj mu dużo brakuje do takiego wojownika chociażby, więc nie jakoś dużo tych pokoi zrobi, no ale co możemy przeklikać, to oczywiście przeklikamy. Również tutaj nie wydaje jakoś dużo grzybów, bo tak jak mówię, no mija się to z celem, no ale wiadomo, codziennie te 20 pokoi do tego maksa dociskam, żeby po prostu gildii tokenowo pomagać, bo to wydaje mi się, że jest bardzo istotne. No tu każdy się liczy tak naprawdę, nie ma tak, że w bitwach gildyjnych często jest tak, że dół gildii praktycznie nie ma wpływu, bo dopiero góra robi całą robotę, no a jednak tutaj każdy się liczy, czy ktoś to robi za darmo, czy ktoś to robi właśnie za grzyby, to jednak wszyscy powinni brać aktywnie udział w tym evencie, bo
cała gildia może dużo zyskać, a może też stracić niestety, więc no generalnie tak to wygląda. O, tu w ogóle mi mało brakuje do levela, to tak swoją drogą. No ale okej, lecimy dalej, mamy 219 poziom, czyli w teorii jeszcze, okej, tego pokonałem, teraz mamy jakiegoś maga, zobaczmy, czy w teorii jeszcze jednego powinienem pokonać, chyba tak, chociaż chyba, że na tym magu się zatrzymamy, no ale też, dobra, wydamy na niego ze 100 grzybków, powiedzmy, to jest mniej więcej ten sam schemat, nie? My tutaj w ciągu tych 10 dni nie jesteśmy w stanie jakoś bardzo mocno naszej postaci zboostować tak, żeby jakoś tu o wiele dalej przejść w tym elevatorze. Okej, tu kolejny pokonany, to akurat super. No i teraz mamy jakiegoś zwiadowcę i ten zwiadowca nam daje 3 jedzonka i 900 kryształu. No to akurat jego nie przeklikać by było troszeczkę szkoda. Więc powiem wam, że szczerze mówiąc będę się chyba tu starał, żeby go jeszcze dziabnąć, zwłaszcza, że to jest zwiadowca, więc nie powinien tu jakoś blokować. Niby zaczynaliśmy od chyba 201 czy 202 poziomu, 201, czyli w teorii chyba na nim się zatrzymaliśmy, chociaż nie, może się zatrzymaliśmy na 222 i to nas cofnęło tam o te 20 pokoi, no nieważne, w każdym razie nie pamiętam, żebym na magu się zatrzymywał na jakiejś fajnej nagrodzie, więc dokładnie, fajnie by było jeszcze go tutaj przeklikać, udało się, no i mamy kolejnego maga, 222 poziom, po raz kolejny na magu się zatrzymujemy i jego już, o kurde, jego też udało nam się przeklikać i mamy kolejnego zwiadowcę, znowu nam daje kryształ, no dobra, no to jeszcze powiedzmy, że ze 100 grzybków na niego wydamy, zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. No strasznie mnie boli, jak muszę zostawić jakiś kryształ albo jedzonko, nie, bo te dusze to tam pal licho, dusze są akurat bardzo mierne, jeżeli chodzi o ten elevator, bo te 600 dusz to mi naprawdę nic nie zmienia, no ale jeżeli chodzi właśnie o tutaj tą szarą siwę, o tą nagrodę za nią, no to ten kryształ strasznie by mnie mierziło, jeżeli musiałbym go zostawić, a chyba nie przypominam sobie właśnie, tak jak mówię, żebym na magu zostawił jakiś kryształ, no ale może, dobra, jeszcze 40 grzybków, bo tak jak mówię, no te 900 kryształu nie jest warte, żeby nie wiadomo tam ile wydawać na niego, no ale zobaczymy, mamy jeszcze troszeczkę, no to jest niby zwiadowca, no ale tam widzieliśmy, że już z poprzednim zwiadowcą też troszeczkę się męczyliśmy, także chyba niestety tutaj będziemy już musieli powiedzieć stop, no trudno. No 900 kryształu nie wpadnie, odrobi się na evencie kowala, nie ma tragedii, no tam ostatnia próba jeszcze fajna, no ale nieważne, no i jesteśmy top 2, czyli w zasadzie tak jak normalnie, mniej więcej codziennie jestem na tym etapie, przynajmniej jak to robię wieczorami, więc tak to generalnie wygląda. Lecimy dalej, teraz mamy zabójcę. Muszę tu trochę przyspieszyć, bo już prawie 12 minut, ale w sumie robię odcinki nieraz i godzinne, więc nie ma co. Mamy zabójcę, zabójca na serwerze 40 polskim, no i tutaj jesteśmy akurat top 1. Tutaj wygląda to w następujący sposób. Jak widzicie, przewaga dość fajna, bo ponad, w sensie nie ponad, niecałe 1000 punktów, 100 tysięcy punktów, już mi się miesza, no ale w każdym razie, jak widzicie, praktycznie od początku jesteśmy na tej pierwszej pozycji, troszkę nas tam doganiali, ale teraz już widzę, że odskoczyliśmy ponownie, więc raczej tutaj już dociśniemy do końca to top 1. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze pod koniec pewnie trochę osób na to wyda grzyba i tak dalej, więc no, tak jak mówię, tutaj już nie powinniśmy mieć z tym jakichś problemów. No i jeżeli chodzi tutaj, no to też trzeba przyznać, że w miarę to idzie równo u wszystkich, no ale jak widzimy, tu na przykład Alina spali na zaledwie 7700 punktów, więc od razu gołym okiem widać, że nie robi tego nawet za darmo, więc no tak jak mówię, w każdej gildii niemalże znajdzie się przynajmniej jedna taka osoba, która olewa ten event, no a wiadomo, no akurat szkoda by było tutaj oddać top 1, no zazwyczaj jak jest taka bliska przewaga, nie, że na przykład, nie wiem, 10 000 punktów albo coś takiego, no to to wtedy najbardziej boli, że ktoś olewa, bo no to jest właśnie ta różnica, no ale póki co jesteśmy top 1 i nie wygląda tutaj jakbyśmy mieli być, jakbyśmy mieli po prostu spaść z tego top 1, więc to w miarę git, no ale dobra, lecimy sobie tutaj, wchodzimy w ten elevator, no i zobaczmy jak nam tu pójdzie, zaczynaliśmy od 182, czyli około 202 poziom na to wychodzi, czyli nie ma tragedii w zasadzie, nie? W sensie, no zobaczcie na przykład różnicę pomiędzy magiem. Mag skończył na tam 223, tu skończymy na około 200, więc jest zaledwie 20 pokoi, no ale te postacie są w miarę do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o czas gry, więc no tak to generalnie wygląda. Dobra, teraz mamy jakiegoś magusia, ale powinniśmy go przejść bez większych problemów akurat, no i okej, teraz mamy jakiegoś smoka mieliśmy, ale szybko padł. Kolejny to jest, o zobaczcie, tam śpiewają, aha, tutaj są śpiewające syreny, tu są te nowe grafiki, też pytaliście mnie w ogóle, w sensie pisaliście, że może powstanie loch z tych nowych grafik z tego elevatora, bardzo możliwe szczerze, to jest bardzo w stylu Shakesa, że jak już ma gotowe grafiki, to po prostu wymyśli na szybko jakieś tam nazwy, jakieś tam statystyki i tak dalej i wrzuci jakiś nowy loch, no a właśnie jak już są nowe grafiki, to dlaczego by się miały zmarnować?
Dlaczego by po prostu miały być nieużywane, jak można by było z tego jakieś tam 10 przeciwników skleić. I to jest faktycznie dobry trobi, to jest moim zdaniem bardzo możliwe, że prędzej czy później takowy loch się gdzieś tutaj pojawi. No dobrym przykładem była na przykład ta karczma mrocznych sobowtórów, gdzie ci przeciwnicy to byli po prostu z tego tam legendarnego lochu, no i właśnie z nich został zlepiony loch, nie? Więc to akurat bardzo dobry trobi, wydaje mi się, że prędzej czy później takowy loch zostanie dodany. Dla mnie git, dla mnie tam wiecie, to, że to jest takie delikatne pójście na łatwiznę, to akurat nie sprawia dla mnie problemów, bo i tak chodzi o to, żeby pokonać ten loch, żeby zgarnąć expa i tak dalej, więc tu akurat nie ma jak dla mnie żadnego problemu. Dobra, lecimy dalej. O, to jest w ogóle ta grafika, co wam mówiłem na odcinku z Berserka, w sensie ten ziomek, bardzo podobny do mojego awatara, bardzo podobny w ogóle kształt twarzy, to już wam mówiłem, bardzo podobne włosy i tak dalej, więc to akurat taka ciekawostka. Że tu mi się od razu skojarzyło ze mną delikatnie. No ale dobra, lecimy dalej. Mamy 198 pokój. Jak się nie mylę, teraz 199 daje nam kryształ, więc fajnie by go było również przeklikać. Więc no to jest wojownik, także może tutaj siłą uników nam się uda. No i dobijemy do jakiegoś 200 pokoju około i myślę, że to będzie właśnie taki max, jeżeli chodzi akurat o zabójcę. No ale dobra, jeszcze tu trochę grzybów wydamy. Dlaczego by nie? No tu nam pisze, że 20 poziomów niżej, w sensie wyżej, no bo to jest widna, wiadomo. Okej, okay, tego nam się udało pokonać. Dobra, teraz mamy jakiegoś wojownika, który nam daje tylko golda, więc powiedzmy, że z 30 grzybków na niego, coś koło tego. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to nie, nie mam tu jakiegoś parcia. Dobra, udało się jeszcze, okej. Okay. Dobra, teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, który nam daje jedzonka 3 i kryształ, więc to jest akurat bardzo, ale to bardzo fajna nagroda, za którą ja osobiście bym tutaj troszeczkę grzybków wydał. No i okej, okay, udało się. Teraz mamy jakiegoś ziomka. Co prawda ten zwiadowca, on nam daje tylko golda. Chyba do niego doszliśmy ostatnio, bo mieliśmy tam bodajże 182 pokój, więc to jest 200 poziom, to jest około nasz max, jeżeli chodzi o właśnie zabójcę. No i tutaj jeżeli o to chodzi, to jesteśmy top 1, przeważnie tak kończymy każdy dzień około, że na tym top 1 tutaj jesteśmy, coś koło tego, nie? To akurat generalnie tak mniej więcej wygląda. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy, oj nie tutaj, teraz mamy tu. I weszedłbym sobie na naszego łowcę demonów tym razem. No i tutaj gildia, wiadomo, od dawna już jesteśmy top 1 i to bardzo mocno, jeżeli spojrzycie na cześć. No a jeżeli chodzi o wydarzenie, to jak widzicie również jesteśmy top 1, ale tutaj dość szybko można powiedzieć zbliżają się do nas chłopcy z Revolution. Co ciekawe, Revolution gildia chłopcy, w sensie chłopcy i dziewczyny, tak dziwnie powiedziałem. Revolution jest dopiero na 4. miejscu, ale tutaj widać, że naprawdę mają aktywnych ludzi w gildii, no bo zobaczcie, że tych punktów, patrzcie tutaj, oni mają ponad 100 tysięcy przewagi nad top 3, no i tutaj no widać to, nie? A Phoenix, którzy są drudzy, mają, no teraz co prawda są 49, no ale mają naprawdę o wiele mniej tych żetonów niż tutaj top 1 i top 2. No i powiem wam szczerze, że tutaj akurat Revolution mnie zaskoczyło i myślałem, że na tym serwerze akurat będzie gładkie top 1, ale mimo wszystko, no jest tutaj walka, nie? I musimy do samego końca się pilnować, żeby przypadkiem tego top 1 nie oddać, więc to akurat taka ciekawostka. No i jeżeli chodzi o piekielne żetony w gildii, no tutaj Martin Berkiem totalnie to dociska bardzo mocno z tego co widzę. My jesteśmy na 2. miejscu, no i tak to tu wygląda, no ale tutaj już to co mówiłem, jak widzimy, no przede wszystkim tutaj Wróciek i Daj Mi Misia, totalna olewka tego eventu. Tu praktycznie nic od siebie nie dodali, więc no to akurat straszna lipa, więc no tutaj też oni by na pewno tych żetonów troszkę od siebie dołożyli. No ale dobra, tak to generalnie wygląda, fajnie, że jest to top 1. Jak widzicie, w sumie to tak, jak to było, tutaj jesteśmy top 3, tu jesteśmy top 4. Tu jesteśmy top 1 i tu top 1 i tutaj będziemy chyba top 2, więc jak dobrze pójdzie, to wam pokażę każdy kolor ramki, jak wygląda, nie? Na wojowniku będziemy mieli brązową, tu będziemy mieli złotą prawdopodobnie i tu, no i tu prawdopodobnie srebrną, to zaraz do tego druida przejdziemy, więc generalnie może się uda wam każdy kolor ramki pokazać i jak to generalnie wygląda z tymi ramkami. Dobra, lecimy tutaj, zaczynaliśmy od 294, czyli około 300, powiedzmy 15 pomieszczenie, coś takiego.
niego na tym łowcy demonów, na nim sobie dobijemy. Więc no zobaczcie sami, że tutaj jeżeli ich postać jest w miarę podobna stażowo, że tak powiem, czyli po prostu tyle samo tam na niej gramy, to dochodzi mniej więcej do tego samego poziomu w tym Helvetorze, więc no tutaj klasy postaci za dużej różnicy, to co już wielokrotnie powtarzałem, nie robią. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy fajną bardzo nagrodę. 3 jabłuszka i kryształ, udało się, teraz mamy jakieś złoto, już tutaj 5 milionów, też raczej go powinniśmy przeklikać bez większych problemów, no i lecimy dalej, tu w ogóle też dobijam niedługo level, bardzo, o 2 miliony expa, to w sumie chyba już bym mógł, nie, tutaj akademii niedawno odbierałem, więc no ale pewnie bym dobił na odcinku, ale nie tego odcinek dotyczy, więc nie ma co, lecimy dalej i sprawdzamy jak to nam pójdzie z kolejnymi przeciwnikami, tam mieliśmy lucky coiny, tam mieliśmy samego gold, a tutaj znowu bardzo fajna nagroda, no to generalnie w miarę te 20 pointer pada, tak jak mówię, jak tutaj wpada w miarę szybko, to ja troszkę poklikam za grzyby, jak potem się już zaczyna większy opór, to generalnie to zaczynam olewać i po prostu... no po prostu olewam, nie? Po prostu tego nie klikam, no bo jednak szkoda tych grzybolców, bo te nagrody nie są jakieś takie wow, w sensie są bardzo fajne jak się robi, zrobi ten pierwszy rush, nie? Od pierwszego pokoju do tam powiedzmy tego 200 czy 300, w zależności od postaci, to naprawdę damy radę nafarmić dużo tego wszystkiego, no ale później jak już te 20 pięter codziennie zbijamy, no to już nie jest to wcale tego tyle, żeby na to wydać jakieś grzybki, no ale okej, okay, mamy 314, tu nam daje kryształ, więc fajnie by było to przeklikać. To jest jeszcze mag, jak widzicie. Tak więc no mówię, z tymi magami jest różnie, z czasem ciężko. No ale no zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to tutaj nam pójdzie, no jeszcze w teorii powinniśmy dwa poziomy zbić około, no i to już powinien być koniec, no ale zobaczymy, no tego na pewno by było fajnie zbić, wydaje mi się, że nam się udaje go pokonywać tak na co dzień, ja też może na co dzień jak przysiądę, to więcej troszkę klikam niż tak na odcinku, bo chcę to w miarę szybko, no ale to też nie musi być co do jednego przeciwnika, wy tu macie obraz jak mniej więcej, jak około na każdej postaci, do jakiego właśnie około poziomu dochodzę, więc to tak wygląda, no kurde, coś nam nie chce paść ten mag, w teorii powinien. Okej, okay, udało się, no i teraz mamy ziomka, który daje nam tylko golda, 6 milionów co prawda, no ale jest on magiem, więc chyba nie ma co tutaj klikać, no i tak to po prostu wygląda, więc tutaj, no mówię, przeważnie jesteśmy w miarę wysoko w tych, dla tej gildii, w miarę się tam jakoś poświęcamy, no i tu troszkę tych żetonów znowu dobiliśmy. Dobra, i lecimy na ostatnią postać, ostatnią naszą postacią jest oczywiście druid, ja tu mu zmienię maskę na kota, no bo wiadomo, w teorii byłaby, jest ona lepsza do tych lochów, no ale to tam, tak jak mówię, dużej różnicy nie robi, no i okej. Gildynie wygląda to tak, że jak widzicie jesteśmy top 2, co prawda troszkę zmniejszyliśmy ten dystans, ale on jest mniej więcej taki sam co chwilę, cały czas, więc tutaj raczej zostaniemy na tym top 2, no tu jeżeli chodzi o gildię, no to no właśnie, tak to generalnie wygląda, niektórzy zaczęli dopiero kilka dni po starcie tego eventu to klikać, Lebarok w dalszym ciągu ma 0, mimo że się tutaj, bo to właśnie to jest najgorsze, że to nie jest tak, że osoby, które mają mało tych tokenów albo 0, one się nie logują i są nieaktywne, one codziennie wbijają do tych walk, robią tam te awkę i tak dalej, no a tutaj ten event totalnie olewają, więc no to jest właśnie najgorsze, ale właśnie Lebarog ma 0, na przykład Ryzu też ma 9,5 zaledwie, no ale coś tam ruszył, więc to akurat na plus, no i generalnie dalej tak to po prostu wygląda. Więc tutaj, no raczej tego pierwszego tu akurat nie zdobędziemy, to akurat inaczej niż w rankingu, bo w rankingu niby jesteśmy pierwsi, no ale jeżeli chodzi o event gildyjny, raczej będziemy drudzy, ale z drugiej strony jest to spoko, będzie się to różniło tylko i wyłącznie ramką, a dzięki temu będę mógł wam za każde miejsce tą ramkę pokazać, więc no nagrody dostaniemy te same, a ramka będzie do filmu każdy kolor, nie, żeby wam zaprezentować jak one wyglądają, więc to akurat git, no ale dobra, możemy zaczynać, jak to tu wygląda, 262 poziom, więc do około 280 tym druidem sobie dochodzimy. To powinniście wiedzieć, bo z druida był w ogóle pierwszy film, ten piątkowy, gdzie ja tam wam pokazywałem, jak generalnie ten event wygląda, jak tutaj się posługiwać, o co w nim chodzi. Tak naprawdę druida wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby samemu też sprawdzić jak to działa, żeby tam nie zmarnować sobie wejść na tych postaciach, na których mi najbardziej zależy, więc tutaj na druidzie to klikałem, no ale sami widzieliście, że jak to mniej więcej właśnie wyglądało.
i tam robiliśmy to sobie praktycznie do maksa. No ja tam tych grzybów też trochę wydałem, no ale mówię, tak jak na co dzień to ich wcale jakoś dużo nie wydaje. Tu mamy bardzo fajną nagrodę za tego ducha wulkanu, więc bez problemu on powinien paść, no i polecimy sobie dalej. No i co? I tak wygląda generalnie event. Nie wiem, czy jakieś jeszcze filmy z tego eventu się pojawią, chyba już wszystkie pomysły, jakie miałem, to wyczerpałem. Event... Potem jak wam powiedziałem, że event naprawdę zbiera dużo pochwał, to zaczęliście troszkę narzekać na niego, że on tam jest, że jest nudny, że jest nieprzemyślany, że bardzo, bardzo dużo osób narzekało, że w ogóle nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce są takie same, gdzie moim zdaniem to jest bardziej plus aniżeli minus, no ale to... Wiadomo, każdy ma tam jakąś swoją opinię na ten temat, dla mnie to jest osobiście plus, no ale różnie to bywa. No i co jeszcze pisaliście, że generalnie bardzo są trudne potwory, że naprawdę trzeba mieć wysoki level, żeby gdzieś tam dojść dalej. To jest prawda, no ale mimo wszystko, jak tego nie było, to znowu ludzie narzekali, że mają te wysokie levele, a nic się na ich levelach nie dzieje. No teraz mogą w tym evencie bardziej się wykazać, więc to wiadomo, no ile ludzi, tyle opinii, nikomu się w 100% nie dogodzi. Zawsze będzie jakiś, ale event faktycznie dość nudny, w sensie no w ogóle nie odczuwasz za bardzo tego eventu, tylko tyle, że musisz trochę więcej dziennie poklikać sobie rzeczy, w sensie w moim przypadku na przykład codziennie tam musisz, wiesz, wbić sobie i po prostu oprócz przeklikiwania awki i tych wszystkich codziennych czynności, no to jeszcze pamiętać o tym, żeby wejść w tą gildię i to przeklikać, żeby tych tokenów trochę nafarmić i tam innych nagród, no ale generalnie spoko, nie? Mi tam osobiście się podoba, mi tam siedzi, nie jest jakiś bardzo pay to win. Ja nie mam się tak naprawdę do czego przyczepić. Mi się podoba, wielu innym osobom jest też, ale tak jak mówię, każdemu się w 100% nie dogodzi. Dobra, teraz mamy jakiegoś maga, który nam daje tylko golda, 282 poziom, więc chyba to już możemy olać. No i tyle, tak to się prezentuje na każdej mojej postaci, raczej tutaj w tych rankingach gildyjnych i tutaj za wiele na żadnych z tych kont się nie zmieni. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jak już poodbieram te nagrody, to wam myślę, że też nagram filmik i wam pokażę, jak to generalnie wyglądało. Bo tam chyba tydzień jest na odebranie nagród, nie? To ja to sobie może odbiorę na odcinku, popokazuję wam te ramki i to wszystko, ale to już później. I chyba z Elevatora to tyle, chyba już, chyba że mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, ale raczej już żadnego pomysłu na content nie mam, no bo ciężko tutaj, wiadomo, jakiś content jeszcze z tego wycisnąć. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, będzie mi bardzo miło i piszcie w komentarzach, jakie wy pewnie dostaniecie, bo tak uważacie, no bo tak jak mówię, te rankingi już są w miarę tutaj wyklarowane. Jak uważacie, jakie uda wam się waszej gildii dostać nagrody, bo to też jest ciekawe. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!